Chrystusem i na wierności Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy moi, przez 40 dni przygotowywali się nasze serca przez modlitwę, pokutę, przez uczynki chrześcijańskiej miłości. Dzisiaj gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością chcemy iść z Chrystusem i za Chrystusem, byśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Prośmy pokornie Pana, aby pobłogosławił przyniesione do świątyni Pana. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z wami. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze. Inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy moi, Niedziela Panna, czyli Niedziela Męki Pańskiej, wieńczy dotychczasowe nasze wielkopostne wysiłki duchowe, choć tak szczególnych od stuleci okolicznościach. Przez 40 dni szukaliśmy sposobów nawrócenia przez modlitwę, post i różne uczynki miłosierdzia, których tak dziś bardzo trzeba. Stajemy teraz wobec męki i śmierci Zbawiciela, która była poprzedzona tym uroczystym wjazdem do Jerozolimy. I chociaż dzisiaj wołamy Hosanna, zbaw nas Panie, to doświadczymy niedługo smutku krzyżowania go przez nasze grzechy. I przeżywanie tych misteriów ma odnowić naszą wiarę, dać żywą nadzieję na zmartwychwstanie. Prośmy o to, dziś szczególnie dla siebie, wszyscy zgromadzeni w świątyni i wszyscy, którzy modlą się i jednoczą z Kościołem, nie tylko partykularnym, ale i powszechnym w Eucharystii. Dzisiaj chcemy pamiętać też w Światowy Dzień Młodzieży o modlitwie o młodych, wypraszając dla nich łaskę mocnej i radosnej wiary. Naszych duchowych darów składanych na ołtarzu chcemy też prosić pokornie Pana Boga o łaskę dla chorych doświadczonych pandemią koronawirusa, o powrót do zdrowia, o siłę ducha, o nadzieję i powrót do swoich rodzin i obowiązków codziennych.
Prosimy dla służby medycznej, sanitarnej, dla wszystkich służb mundurowych, troszczących się też o nasze bezpieczeństwo. Niech Pan im błogosławi, darzy swą łaską. W intencji szczególnej tej mszy świętej wypraszamy łaski wiecznej radości nieba dla zmarłej Ireny Kuchowskiej. Nie zapominając też o wszystkich, którzy odeszli do wieczności przez pandemię. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i pojął śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą utrudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed niewagami i okluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Oh.
świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznano za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go na wszystko i darował imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieku. Chwała Tobie, Królu wieku. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go na imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieku. Pan z nami i z Duchem Twoim. My każe do Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piła: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiadał na żadne pytanie tak, że namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piła: którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zabić go wydali. A gdy on odbywał przychód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piła: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutł uszy wieniec ściernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, Królu Żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzciny i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić zaprawione wino goryczą. Skosztowali, nie chciał pić.
było przed ołami, rozdzielili między siebie jego szatę, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i trzech dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zejdź z krzyża. Podobnie jacy kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali: Innych wybawiał, niech siebie też wybawi. Siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo żyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 w roku ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. To znaczy: Boże, mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza wołał. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy wątkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu jej pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wierciał świętych, którzy umarli, powstały. I wyszedłszy z grobu po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie ten był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. O Tobie, Chryste. Moi drodzy, człowiek rośnie, wzrasta, by kwitnąć, by owocować, a nie po to, by biednąć w zapomnieniu i pustce. Dlatego przemalowywać ten pełen blasku, kolorów, obraz, jaki ludzie mają o mnie, na barwy coraz bardziej stonowane, szare, a nawet zgaszone, to niewdzięczne zadanie. Dlatego dziwimy się, że taką właśnie drogę, nie w górę, ale w dół, wybrał dla swego życia Jezus. Jej symbolicznym odbiciem, jakby skrótem, jest właśnie liturgia dzisiejszej Niedzieli Palmowej, Niedzieli Męki Pańskiej, bo rozpoczyna ją radosna hosanna, radosny śpiew i pochód z palmami, których gałązki oznaczają zwycięstwo. A za chwilę Paweł odtwarza brutalny w swym realizmie opis męki i śmierci Chrystusa. Tak właśnie było historycznym pierwowzorze dzisiejszego święta, tam na ulicach Jerozolimy 20 lat temu. Człowiek, z którego osobą wiązano tyle nadziei, człowiek witany przez stolicę obszukanym entuzjazmu, jako z dawna oczekiwany król Izraela, w ciągu paru zaledwie chwil i dni w tym samym mieście, które wczoraj sławą szaty pod nogi, zostaje aresztowany, zasądzony i jako zbrodniarz powieszony na krzyżu. Jakiż totalny zwrot okoliczności. Może nie jeden pomyśleć. I czegoś tam nie potrafią dokonać zawiść, intrygi. Ale otóż to nie tak.
Bo w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus przecież powiedział uczniom: Syn Człowieczy odchodzi, według tego, jak jest postanowione. A postanowione zostały w nim rzeczy nie mieszczące się w głowie. Więc przede wszystkim, że będąc Bogiem, stanie się człowiekiem. Jakoż to niewyobrażalna degradacja. Z życia zaś, które mu dał, zbierze to, co najbardziej ciężkie, najbardziej upokarzające. Dlatego apostoł Paweł powie o Chrystusie, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Uniżył się, stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Zaliczono go poczet złoczyńców. I właśnie taki, a nie inny los wybrał dla siebie sam Jezus. Jest ofiarowany, bo sam chciał. Ale coś jednak mogło być motywem aż tam, gdzie było chcenia, że Jezus zdecydował się zejść aż na same dno. Dno pokorzenia z miłości do człowieka. Za nie ja poświęcam, bo wierzę samego siebie, powie w czasie ostatniej wieczerzy. I w przepowiadaniu apostołu, przede wszystkim apostoła Pawła, owo właśnie za nas, dla nas, z miłości ona nieustannie się powtarza. A więc miłość, ten motyw najwyższy, najbardziej szlachetny, najbardziej bezinteresowny. I z pomiędzy wszystkich racji, jakimi ludzie kierują się w swoim działaniu, ten motyw miłości nie tylko był, ale też jest i zresztą zawsze będzie godny najwyższego szacunku. Ale jeżeli tak, to na życie Pana Jezusa musimy spojrzeć zupełnie inaczej, z innego punktu widzenia. Bo nie jest ono więc nieudane, tragiczne, w ogóle jakieś schodzenie w dół na żałosne dno przegrane. Gdzie miłość Boga, tam jest szczyt. Tam właśnie najwyższy wzrost ducha. Tam najbardziej godne, zaszczytne ukoronowanie życia. I Pan Jezus odrzucił od siebie radykalnie pokusę pozorowej wartości. Tego, co ludzie uważają za piękne i ważne i za godne pożądania. To na Kalwarii pozwolił, aby zdarł to z nieba nawet branie, także na krzyż nie weźmie nic z tego, co nazywa się wolą. Będzie wisiał nagi, bogaty tylko tym, kim naprawdę jest. I dopuści jednak, by włócznia żołnierza otworzyła mu serce, jakby chciał, abyśmy wreszcie dojrzeli to, co w jego życiu było jedynie ważne, co sterowało od początku jego zachowaniem się w stosunku do nas. Bóg, którego nie zwiodą pozory, nagradza Jezusa wywyższeniem. Chwałą właśnie za tę drogę, patrząc zewnętrznie, drogę uniżenia i pokory, a w rzeczywistości drogę szczytą po miłości. I starochrześcijański kantyk, przytoczony dziś w liście do Filipian, formułuje to tak. Dlatego Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Musimy dzisiaj zapytać się, jak my odwzajemnimy się za Jezusową miłość. Właśnie my. My najpełniej korzystający z Jego ofiary. Bo przecież iść z Nim przez niedzielę palmową, gdy pełen entuzjazmu tłum ściele mu szaty pod nogi i śpiewa hosanna, to za mało. Bo Jezusowa miłość odsłania się nam w pełni i daje dopiero z krzyża. Dlatego dla dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem wielki tydzień. I tak jak dla Jezusa, tak dla nas jest to jedyna droga. Jedyna droga wiodąca do Wielkanocy, do zwycięstwa. Jedyna droga nadziei. I o tę nadzieję też prosimy. Doświadczeni pandemią koronawirusa. Amen.
znajdź naszą ciało. Wierzymy jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Bogiem, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z małej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pokrzywdzony i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajdzie pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwały, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pełni wdzięczności za dzieło zbawienia, polecajmy teraz nasze prośby Jezusowi, Odkupicielowi człowieka. Prośmy za Kościół, aby wchodząc z Chrystusem w Jego mękę, prowadził swoich wiernych do chwały zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Prośmy za młodych chrześcijan na całym świecie, aby ofiarowali swój zapał i entuzjazm na służbę Panu Bogu według swego powołania, stając się świadkami miłosiernej miłości. Ciebie prosimy. Prośmy Pana za instytucje państwowe, aby uwzględniały potrzeby życia wszystkich obywateli, według chrześcijańskich też wartości i cnót moralnych. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi przygnębionych trwającą obecnie epidemią, pandemią koronawirusa. Za wszystkich ludzi bywających w nałogach, w grzechach. Za wszystkich poranionych, niezaradnych życiowo. Aby w tym wielkim tygodniu doświadczyli wyzwalającej łaski Chrystusa. Ciebie prosimy. Polecajmy Panu wszystkich, którzy zachorowali z powodu pandemii, aby powrócić mogli do zdrowia, do pełni sił, do swoich obowiązków w rodzinie i w ojczyźnie. Ciebie prosimy. Prośmy za wszystkich cierpiących z powodu właśnie tej pandemii, za wszystkich osamotnionych, opuszczonych. Ciebie prosimy. Polecamy Panu służby medyczne, sanitarne, mundurowe, zatroskanych o chorych, o wszystkich kwarantannę i o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Niech Pan błogosławi, daje siły ducha i ciała. Ciebie prosimy. Prośmy pokornie Pana za zmarłych naszych, za zmarłą Ireną Głuchowską, za zmarłych z powodu koronawirusa, aby nasz Pan i Zbawiciel okazał im miłosierdzie, darował grzechy, prowadził do wiecznej szczęśliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy także za nami samymi, abyśmy poprzez właśnie palmy, te zielone gałązki, które tak wielu trzyma w dłoniach, symbol życia i zwycięstwa, my wszyscy umieli poddać się pod stopy Jezusa. I to wszystko, kim jesteśmy, co posiadamy, czym żyjemy, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wielbimy Ciebie, Jezu nasz Boże i Panie. Ufamy, że nas wysłuchasz i dopomożesz nam owocnie przeżyć pamiątkę Twojej Paschy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen.
aby moją i waszą wiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Za Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mędrze swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że Najświętsza Ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je od Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością wołają. Braciach i siostrach, którzy zostali zgadzili z zmartwychwstania, o Irenie,
i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Olubieńcem, ze świętymi apostołami, z Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze, Wszechmogący, wierności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby opuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, a bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wdź nas na pokuszenie, ale nas zdrowotę złego. Wszelkiego i obraz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez swoją śmierć na krzyżu, bo Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak.
że Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstał osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, biskup toruński, udziela aż do odwołania wszystkim biernym diecezji toruńskiej oraz aktualnie przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Łączyć się możemy jednakże właśnie z Kościołem, z Eucharystią, także poprzez środki telekomunikacyjne, internet, Facebook, tak jak i u nas. Także właśnie przez msze święte transmitowane w telewizji, o różnych porach zresztą, a także właśnie przyjmując w sposób duchowy Jezusa do swojego serca w duchowej komunii świętej. Otóż moi drodzy, w związku właśnie z pandemią, w tę wyjątkowo trudną sytuację musimy jakoś przeżyć. Otóż, aby nie doprowadzić do bolesnej dla kapłanów i wiernych konieczności wypraszania wiernych z Kościoła dla zachowania obowiązujących przepisów władz państwowych co do dozwolonej liczby uczestników, trzeba wskazać, że jest to bolesne dla nas wszystkich, na Pawła Kulę, ale jest to czas cierpienia wszystkich dzieci Kościoła, które wspiera działania na rzecz wygaszenia epidemii. Poza tym kościoły będą otwarte właśnie w tym tygodniu także, aby móc nawiedzić Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Otóż, moi drodzy, jak podano, chyba nie będzie zmiany, ale że już w tym tygodniu jeszcze obowiązuje właśnie 5 osób może być przebywać razem w Kościele. Natomiast od niedzieli wielkanocnej, czyli 12, a także poniedziałek wielkanocny już może być uczestniczyć w obrzędach we mszy świętej 50 osób. Przekazujmy to innym, aby właśnie tak się zgromadzić. Jeżeli będzie potrzeba właśnie zwiększenia liczby mszy świętych, to oczywiście możemy to uczynić dla tych, którzy będą powyżej tej 50. Wówczas weźmiemy recytowane msze święte. Inni poczekają, ma być już wiosennie, więc ciepło, co daj Boże. Natomiast jak chodzi właśnie o ten tydzień obecny, to tylko w kościele parafialnym będzie triduum paschalne, to znaczy Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, a więc w czwartek Wieczerza Pańska, stanowienie Eucharystii i Kapłaństwa, Wielki Piątek, obrzędy Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej i w sobotę Wigilia Paschalna, także przymierzenie. Natomiast w te pierwsze dni, poniedziałek, wtorek i środę, możemy skorzystać ze spowiedzi świętej i to w żniewie rano od 9 i od 15.30 po południu. Natomiast specyficznie od 10 i od 17. Oczywiście, że w kościele może przebywać 5 osób, będziemy starali się powiedzmy spowiadać się tak indywidualnie, niekonfesjonalnie też, bo po każdym w penitencie by trzeba dezynfekcję robić konfesjonalną. Dlatego też właśnie, czy to nawet na zewnątrz, jak będzie cieplej, przechodząc wokół kościoła, powiedzmy sobie, powiedzmy w pełni odległości.
wysokości jeszcze też metra musi być co najmniej, więc można tak skorzystać ze spowiedzi świętej. Ale także można, do czego też zachęcam, do umawiania się na spowiedź świętą osobiście, czyli telefonicznie ze mną, z możliwością przybycia nawet w ciągu dnia do domu parafian z posługą spowiedzi komunii świętej zarazem, tak jak pierwsze piątki do chory, czy w tych wydarzeniach opustowych i tak dalej, przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem. Nie ma problemu, jestem do dyspozycji. Natomiast jak chodzi o msze święte, to jutro msza święta będzie w Spicznie o 18:00 po spowiedzi. Będą wierni oczywiście. We wtorek natomiast o 16:00 za zmarłego Kazimierza Kowalowskiego, a w środę także w Spicznie po spowiedzi świętej. Natomiast Wielki Czwartek, Wieczerzy Pańską, rozpoczniemy o godzinie 17:00 w kościele parafialnym, która będzie też transmitowana dzięki życzliwości Pana Krzysztofa na jego Facebooku. Nawet wystarczy, że msza święta brzmi jedynie wtedy, wtedy i wówczas też się wyświetli. Otóż natomiast Wielki Piątek i nie ma ciemnicy. Pan Jezus zostaje w tabernakum, jak mówią przepisy teraz na ten czas. Jednakże można nawiedzać Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, także w Wielki Piątek, na modlitwę. O 17:00 obrzędy Wielkiego Piątku tu brzmi niebie. I tak samo pamiętać trzeba do 5 tylko osób. Natomiast Wielką Sobotę, właśnie przy Grobie Pańskim, można nawiedzać Jezusa właśnie w Najświętszym Sakramencie przez cały dzień od 9:00. Aż do rozpoczęcia obrzędów Wigilii Paschalnej, którą rozpoczniemy o godzinie 18:00. Natomiast jak chodzi o błogosławieństwo pokarmu, to w tym roku właśnie też nie będzie tego obrzędu w kościele. Natomiast zachęca się wszystkich do tego, aby w poranek wielkanocny właśnie spożywając agapę poranną we wspólnocie rodzinnej, jedna osoba dorosła, czy to ojciec, czy matka, odmówili też właśnie modlitwę błogosławieństwa, pokarmu. Ja postaram się też o to, aby jak najwięcej wydrukować egzemplarzy tego, by można było też to zabrać do domu w tygodniu. Otóż Wigilię zaś paschalną rozpoczniemy Wielką Sobotę o 18:00 w kościele parafialnym. I właśnie będzie też ta transmisja właśnie przez Facebook Krzysztof Domeracki. Właśnie. Albo też na YouTubie. Pan rzuca. Otóż, moi drodzy, jeszcze taka rzecz, mianowicie Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli ilościowy i jakościowy, czyli święty post paschalny, a w sobotę nie ma obowiązku przymyśliwości od pokarmów mięsnych i postu ilościowego ścisłego, ale zaleca go się jako przygotowanie do świątecznego posiłku z pobłogosławionych pokarmów. Jak już wspomniałem, Wielkanoc już może być 50 osób na mszy świętej. Oczywiście nie ma procesji, tylko msza rezurekcyjna w porządku niedzielę, a więc o 7:30 msza Zmartwychwstania Pańskiego w intencji parafian, o 9:30 za zmarłą Katarzynę Bittner, a o 11:00 w Spicznie za zmarłych z rodziny Stawskiej, z Dłogowskiej, Wąkowskiej. Jest też jeszcze apel właśnie
na apel o pomoc w zakupie sprzętu medycznego. Już Pasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Toruńskiej Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska Toruń w imieniu personelu medycznego i pacjentów szpitali zwraca się do wszystkich diecezjan i tych osób, którym na sercu leży dobro i ludzkie bezpieczeństwo, o wsparcie zbiórki na zakup sprzętu medycznego w postaci środków ochrony osobistej dla naszych braci i sióstr medyków zmagających się z pandemią koronawirusa. Zachęcamy wszystkich do wyciągnięcia pomocnej dłoni, aby chronić życie tych, którzy z oddaniem i wielkim zaangażowaniem niosą ratunek innym. Wpłat darowizny można dokonywać na numer celowego subkonta Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu. Podany jest ten numer w opisie przelewu, podając darowizna dla Izby Lekarskiej koronawirus. To nawet będzie wieszona w dniach świątyń. Moi drodzy, biskup toruński Wiesław Śmigiel zachęca nas wszystkich wiernych diecezji toruńskiej do modlitw o ustanie epidemii za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego Prelichowskiego, kapłana męczennika. Jest on przykładem bowiem troski o starszych, chorych, dotkniętych zakaźnymi chorobami. Niech właśnie ten, który w skrajnie trudnych warunkach obozowych dawał, troszczył się o chorych na tyłus, stawia się dzisiaj za nami. Tę modlitwę odmówimy teraz, powstając. Módlmy się. Błogosławiony księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał. Wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia, aż do ofiary z siebie. Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu panowania tak wielkiego zła. Ty chorym i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą. Dlatego stajemy dzisiaj przy Tobie i prosimy Cię usilnie, abyś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę, aby miłosierny Bóg uchronił świat, naszą ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi przed szerzeniem się groźnej epidemii. Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia. Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób, tak jak Ty, służą z poświęceniem. Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej, która jest królową Polski, stolicą mądrości, dla kierujących naszym krajem, kościołem, naszym miastem, naszymi miastami i wioskami oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii. Zmarłym uproś łaskę nieba. Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie. Błogosławiony księże Stefanie Wincenty, módl się za nami. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Bóg miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi, abyście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niebysłowiony dar Jego błogosławieństwa. Amen. Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca. Amen. Wszystkim, którzy go naśladują w jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie z Chrystusem przez życie. Bogu niech będą dzięki. Święty Boże, święty nocny, święty.
zmiłuj się.